Witajcie. Ponieważ jest ze mną naprawdę niedobrze. Póki jeszcze mogę, chciałabym coś nagrać, bo trochę rzeczy się dzieje. Wczoraj słuchałam bardzo ciekawej wypowiedzi pana, który się nazywa Listek Elf i który podaje wiadomości z Niemiec, mówił on. Właściwie o tym, co także ja zobaczyłam i o czym warto wszystkim przypomnieć w tym okresie, a mianowicie yy, przedstawia się nam politykę jako sport. Właściwie ma ona zastąpić sport. Mamy sobie wybrać drużynę, której mamy kibicować, nie zastanawiając się nawet, dlaczego kibicujemy, być może po prostu dlatego, że jest ona z naszego rodzinnego miasta. I należy tą drużynę zaakceptować, nie zastanawiając się na tym, jaki może mieć swój program, na przykład. W gruncie rzeczy jest to sytuacja, w której nie wybieramy naszych przedstawicieli, a wybieramy jedynie poganiaczy niewolników. I wydaje mi się, że nazywanie takiego systemu demokracją, jest to po prostu nazwa na wyrost. Taki system najlepiej nagrać, nazwać demokraturą. Polega on po prostu na to, że wybieramy grupę, której dajemy niejako carte blanche na wszystkie działania. Nie nie są to ludzie, którzy nas reprezentują, ale są to ludzie, którzy rządzą według własnego widzimy się, którzy niczym się przed, przed nikim się nie rozliczają. Jednym słowem, poganiacze niewolników. I wydaje mi się, że warto raz jeszcze. Przypomnieć, że najważniejsze są instytucje, które powinny reprezentować głos obywateli, i że jeśli ktoś nie dochowa obietnic, nie dotrzyma obietnic wyborczych, to powinno się móc go odwołać. Właściwie muszę powiedzieć, że jak starałam się nie wypowiadać na konkretne tematy, ale teraz patrzę z wielkim smutkiem, jak usilnie ukrywano wszelkie programy polityczne, które to właśnie powinny być tematem dyskusji. Właściwie jako cel polityczny stawiano jedynie zniszczenie przeciwnika, a nie zmianę na lepsze. I tutaj właściwie trzeba by stwierdzić, że zabrakło naprawdę patriotycznych prawicowych ruchów, dlatego że y tak jak mówił, no, wspominałam Wam o tym Norberto Bobbio, politolog włoski, działający u siebie ubiegłego stulecia, właściwie najprostszy podział partii politycznej na prawicę i na lewicę jest taki, że prawica dąży do zapewnienia wszystkim wolności, natomiast lewica równości, która wcale wolności nie oznacza. I właściwie można powiedzieć, że o wolności w tej dyskusji nikt nie mówił, o uwolnieniu się od biurokracji, ponieważ jak pisał profesor Koneczny, właśnie siła biurokracji, która, jest najłat która którą najłatwiej skorumpować, to jest siła ograniczająca państwo. Na kanale jest jeszcze prawo Parkinsona. Które między innymi o tym mówi. Warto posłuchać, choć stare nagranie, stara książka, ale za to bardzo mądra. Większość decyzji podnoszą, ponoszą, podejmują urzędnicy, którzy nie są przez nikogo wybierani i którzy nie są rozliczani za swoje decyzje, jakoś nie padło ani jedno słowo o odpowiedzialności osobistej urzędnika. Właściwie, jak mówię. Wybieraliśmy poganiaczy niewolników. Jest to niewątpliwie sytuacja bardzo wygodna, bo po prostu nikomu nie jest potrzebny program wyborczy. Kiedy pytam o programy, to wszyscy się niemalże obrażają. No cóż, na tej zasadzie członkowie Popis teoretycznie walczyli ze sobą. PIS walczył jako cel, jako program postawił sobie zwalczenie PO, PO jako program zwalczenie pis i nic więcej. I tylko o tym teraz mowa, natomiast nie mówi się o Polsce. O tym, co zrobić, żeby Polska była lepsza, żeby nie było takich sytuacji jak moja, która mnie po prostu zabija. Ponieważ nie mając żadnej decyzji, zostałam wyrzucona z domu i teraz umieram praktycznie na ulicy. Giną moje kwiaty z ogrodu. Tak bardzo ten ogród kochałam. Miałam bardzo cenne rośliny. Wszystkie umierają od mrozu, a ja nie mogę nawet ich osłonić przed mrozem. Mój pies umiera w tej chwili, i nie, może go, nie mogę go nawet przytulić. A gdyby był normalnie leczony, mógłby jeszcze długo żyć. Leki były, ale nie pozwolono nawet leków podać. No cóż, przepraszam, trochę się rozgadałam na tematy prywatne. No, niestety. Reszta wiadomości też nie jest specjalnie pozytywna, chociaż na pierwszy rzut oka mogłyby wyglądać pozytywnie. A mianowicie, między innymi, jeśli poszukacie, znajdziecie wiadomości o najnowszej inwestycji Unii Europejskiej, a mianowicie o w komputerze Exascale, który się będzie nazywał Jupiter i który ma być gotów już na początku przyszłego roku. Czym jest ów komputer? Jest to komputer, który ma zdolność dokonywania obliczeń 10 do 18 potęgi w ciągu sekundy. Nakłady w tej chwili wyłożone na ten komputer to ponad 500 milionów euro, czyli pół miliarda euro na jeden komputer. Dlaczego jest to takie ważne? Oczywiście można mówić, że bardzo to pomoże na przykład w kwestiach medycznych, także przy opracowaniu nowych technologii. Ale kwestia podstawowa jest taka, że system inwigilacji, który planuje się ludziom narzucić, wymaga bardzo dużej siły obliczeniowej. I jeśli się w tempie błyskawicznym nie uzyska takiego sprzętu, to po prostu nie będzie można wprowadzić tak szybko, jak siły europejskie chciały. Nowego systemu inwigilacji. A gra jest warta świeczki, dlatego że coraz więcej krajów, w tym na przykład Włochy, stara się mobilizować polityków prawej strony do stworzenia wspólnego frontu antyunijnego i wystąpienia w wyborach europejskich właśnie po to, żeby Bądź doprowadzić do likwidacji organizacji, która nikomu w chwili obecnej nie służy, albo zmienić ją tak, aby rzeczywiście zaczęła ludziom pomagać i służyć wszystkim Europejczykom. Ja tak szukam pozytywnych informacji. Otóż widziałam. Pewne filmy, które także i Wam polecam, oczywiście są linki pod wideo, a mianowicie grupy Żydów, którzy zrobili taki performance w Kongresie Amerykańskim, a także pod domem przywódcy mniejszości obecnie kongresowej, czaka Schumera który obecnie jest również z wizytą w Izraelu i tutaj były to piękne spotkania, a mianowicie grupy ludzi w każdym wieku trzymających się za ręce, śpiewających i mówiących z takimi wielkimi manifestami, które mówiły, że Żydzi żądają zakończenia ludobójstwa w Gazie i że należy opłakiwać zmarłych, ale walczyć się walczyć w sposób piekielny, dla uratowania żywych. I to bardzo piękny gest. Jeśli chodzi o Żydów, jest to bardzo mądra nacja. Ja mam kolegów, których poznałam podczas studiów, którzy byli bardzo miłymi ludźmi, bardzo mądrzy, bardzo inteligentni. Natomiast niestety. Nie wszyscy są tacy, tak jak trudno mówić o wszystkich Polakach, ale tutaj więź jest bardzo silna i dlatego dla mnie właśnie takie wystąpienie Żydów w Stanach Zjednoczonych, które pokazuje, że syjonistyczna grupa, która żąda wielkiego Izraela, potęgi właściwie dominującej zarówno Europę jak i Amerykę, to nie jest kwestia całego narodu. To bardzo pozytywne i miejmy nadzieję, że dobro zwycięży. Macie dwa filmiki, możecie obejrzeć. No, daje to trochę nadziei. Kolejna sprawa to sytuacja w której grupa, która się nazywa Wexner Foundation, to jest organizacja mająca ogromny majątek i będąca, mająca na celu troskę o wizerunek Izraela. Otóż grupa ta po 34 latach zrezygnowała z finansowania jednego z najważniejszych uniwersytetów, Uniwersytetu Harvarda. Harvarda dlatego, że zdaniem Owej organizacji przedstawiciele Harvardu niedostatecznie głośno potępili Hamas i opowiedzieli się za prawem do obrony Izraela. Cóż, nie tylko Uniwersytet, Uniwersytet Harvard w ten sposób przedstawił sprawę podobne także, Powiedzmy sobie, nawet rezolucje zostały wystosowane przez studentów i wykładowców uniwersytetów, takich jak Cornell czy Stanford. Wydaje mi się, że w tym momencie nie należy zastanawiać się, kto jest winny, ale należy dążyć do uratowania ludzi, których życie jest zagrożone. I tutaj także było słychać takie opinie, wyrażane, że mianowicie to Hamas wystrzelił rakiety, które spotykając się w powietrzu z specjalnymi pociskami izraelskimi doprowadziły do straszliwej masakry w ewangelickim szpitalu Al-Ahli, gdzie zginęło około 500 osób. No cóż, faktem jest, że Hamas Takich pocisków, które mogłyby po prostu w ten sposób wybuchnąć, po prostu nie posiada. To zostało już sprawdzone i zanalizowane, niemniej jednak dalej krąży taka, nazwijmy to, mało pozytywna, jednostronna narracja. Kolejna sprawa to również bardzo ciekawa wypowiedź. Filozofa, który się nazywa jego Fuzaro, którego znacie już dobrze z moich opowieści, a mianowicie on dzisiaj jeszcze raz podkreślił taką, jakby to powiedzieć, zmianę narracji. Z jednej strony, o czym ja już wielokrotnie mówiłam, że podczas, kiedy Rosja weszła na terytorium Ukrainy, mówiło się, że należy przede wszystkim trzymać stronę kraju, którego nietykalność granic została przełamana, a tutaj z kolei jak widać, nie jest to, nie ma to już znaczenia w przypadku konfliktu w Ziemi Świętej. Natomiast inny komentator Paolo Borgognon zwrócił uwagę jeszcze na jeden aspekt tego konfliktu, a mianowicie nazwał to o wojenne Hollywood, a mianowicie, że media przedstawiają wojnę jako rodzaj produkcji Hollywood, produkcji filmowej i nie jest to. Absolutnie zgodne z prawdą. Jest to przedstawienie pewnej narracji i pokazywanie tego, jak pokazuje się film. Ja tutaj zwracam jeszcze uwagę, że podobnie jak w naszej polityce, także w polityce międzynarodowej, stara się ludziom pokazać wojnę jako rodzaj sportu rodzaj piłki nożnej, w której mogą kibicować jednej lub drugiej drużynie, nie zastanawiając się nad powodami ich działania. Przyczynami konfliktu, i przede wszystkim nie zastanawiają się, jak należy konflikt rozwiązać z na, jak najmniejszą ilością ofiar. To jest po prostu kibicowanie jednej lub drugiej drużynie. Jest to naprawdę bardzo, bardzo smutne kolejna sprawa to Rosjanie przekazali dla ludności w Gazie 27 ton żywności i starają się w tej chwili tą żywność dostarczyć. Także wydaje się, że no cóż, a i jeszcze tutaj taka końcowa sprawa, a mianowicie w dniu wczorajszym bardzo cieka o wypowiedź włoskiej deputowanej europejskiej pani Franceschi Donato. Ta pani jest adwokatem, pochodzi z północnych Włoch, dokładnie z Padwy, ale reprezentuje Sycylię, ponieważ wyszła za Sycylijczyka i dawno mieszka na Sycylii. Jest adwokatem, wcześniej zajmowała się Sprawami karnymi obecnie zajmuje się kwestią prawa przemysłowego i uważam ją za osobę bardzo mądrą. Otóż na forum Europarlamentu wykazała ona jasno, że sankcje wobec Rosji zadziałały tylko w ten sposób, że ekonomia rosyjska się rozwija podczas kiedy euro, gospodarka Europejska z powodu rosnących stale kosztów energii się kurczy i bardzo w sposób bardzo jasny, bardzo konkretny zapytała kto właściwie miał zostać ukarany, bo z tego, co wskazują dane, to ukarani z założenia zostali przedstawiciele Unii Europejskiej, a nie Rosja. No cóż, było to bardzo przekonujące wystąpienie. Macie także link, jeśli ktoś chciałby posłuchać, to można nacisnąć napisy i mieć tłumaczenie, przynajmniej w języku angielskim. I to są już wszystkie informacje na dzień dzisiejszy. Dzisiaj już kolejnego vloga nie będzie. Niemniej jednak bardzo serdecznie Was wszystkich pozdrawiam i życzę Wam i sobie. Żeby jutro było lepsze, albo przynajmniej, żeby Polska była znów bogata, spokojna. Nie potrzebujemy żadnych wojen, nie potrzebujemy żadnych władców, ani władzy ruskiej, ani pruskiej żadnej. Powinniśmy być, żyć w pokoju, w przyjaźni z innymi narodami, będąc, czując się równymi i dumnymi z polskiej historii, z polskiej kultury. Z polskiej ziemi. I to wszystko, kochani.